kworum, w związku z czym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, Burmistrza Pana Lecha Jutrowskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Wojnara, Jerzego Wojnara i Skarbnika Gminy Panią Donkę Szewczyk uchwała w sprawie udzielenia gwarancji finansowej dla województwa lubuskiego w realizacji zadania z środków lubuskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 pod tytułem przebudowa kanału przeciwpożarowego na odległości 1100 metrów bieżących w centrum miasta w ramach priorytetu trzeciego ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego. Działanie 3.1 infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Punkt drugi. Przedstawienie informacji o wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej gminy Lubsko na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2015 roku w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie warunków odprowadzenia ścieków do środowiska w 2010 roku. Uzasadnienie. Podjęcie pierwszej uchwały umożliwi inwestorowi terminowe zakończenie realizowanej budowy kanału przeciwpowodziowego na odcinku 110 metrów bieżących Lubsku. To jest pierwsze. W dniu 26 marca odbyło się posiedzenie NSA w sprawie skargi kasacyjnej gminy Lubsko na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie warunków odprowadzenia ścieków do środowiska w 2010 roku. Sąd utrzymał wyrok w mocy, co skutkuje dla naszej gminy koniecznością zapłaty kary w wysokości 847 tysięcy. Druga rozprawa w sprawie kary za 2009 rok odbędzie się 10 kwietnia. Grozi nam druga kara w wysokości 1 018 tysięcy. W związku z powstałą sytuacją burmistrz Lubuska chce poinformować Wysoką Radę o konsekwencjach naliczenia kar dla budżetu gminy. To jest wniosek i uzasadnienie wniosku. Przedstawię teraz Państwu porządek posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, podjęcie. Proszę? Składam wniosek. Tak. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wprowadzenie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej. Rozumiem. Proszę Państwa, przegłosujmy ten wniosek. Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Jeśli mogę, dziękuję. Pan wnioski radny, to jest źle, bo wniosek na bardzo wysokie. Prosiłbym o wyrażenie, nie kompletne, dobrze złożył przy takim wyborze kompletne. Proszę Państwa, tak, to że jest kworum, czy komisja rewizyjna spotkała się przed posiedzeniem? Tak, ustaliliście Państwo? Tak. Dobrze. W takim razie jeszcze raz, kto jest za przyjęciem wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba, kto się wstrzymał? Nie ma. Aha, i też poinformuję Państwa, że jest teraz 13 radnych. 12 osób jest za, jedna osoba jest przeciw. W takim razie wniosek został przyjęty. Jeszcze raz w takim razie porządek obrad o ten punkt. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa lubuskiego w realizacji zadania ze środków lubuskiego programu operacyjnego na lata 2007-2013 pod tytułem przebudowa kanału przeciwpożarowego na odległości 110 metrów bieżących w centrum miasta w ramach priorytetu trzeciego ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, działanie 3.1 infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej. Punkt czwarty, przedstawienie informacji o wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej gminy Lubsko na decyzję głównego inspektora. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2014 roku w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie warunków odprowadzenia ścieków do środowiska w 2010 roku. Punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 6. Sprawy różne. Punkt 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Punkt 8. Zakończenie sesji. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze inne propozycje? Nie? W takim razie głosujmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego planu? Dziękuję. Wszyscy za. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do punktu drugiego o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa lubuskiego w realizacji zadania ze środków lubuskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013 pod tytułem przebudowa kanału przeciwpożarowego na odległości 110 metrów w centrum miasta w ramach priorytetu trzeciego ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, działanie 3.1 infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Proszę naczelnik Wydziału Inwestycji Panią Joannę Szwarek.
Witam Państwa. Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa lubuskiego w realizacji zadania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą Budowa kanału przeciwpożarowego na odległości 1100 metrów bieżących w zakresie centrum miasta. W ramach priorytetu trzeciego ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, działanie 3.1 infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykułu 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się z budżetu gminy Lubsko pomocy finansowej województwu lubuskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą Budowa kanału przeciwpożarowego na odległości 1100 metrów bieżących w centrum miasta. W ramach priorytetu trzeciego ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, działanie 3.1 infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ustępie pierwszym, w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Lubsko na 2015 rok w wysokości 106 247 zł. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy ze środków oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy województwem lubuskim a gminą Lubsko. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uzasadnienie. W budżecie gminy Lubsko na rok 2015 zaplanowano dotacje na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 106 247 zł województwu lubuskiemu. Przeznaczeniem na realizację zadania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pod nazwą Budowa kanału przeciwpożarowego na odległości 1100 metrów bieżących w centrum miasta w ramach priorytetu trzeciego, tak jak już czytałam. W związku z przyznaniem dodatkowych środków na dodatkowe prace na odcinku od kilometra 0 plus 270 plus 0 plus 379 na odcinku odbudowa kanału, na zadaniu odbudowa kanału przeciwpożarowego na odległości 1100 metrów w centrum miasta Lubsko, dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, po rozstrzygnięciu przetargu na dodatkowe roboty budowlano-montażowe, kwota uległa zmniejszeniu o 4140 zł. Zaistniała konieczność aktualizacji wysokości kwoty pomocy finansowej, którą gmina udzieli województwu. Ponadto gmina Lubsko udzieli pomocy finansowej województwu dodatkową kwotą w wysokości 9500 zł na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Przedmiotem inwestycji jest odcinkowa odbudowa koryta cieku podstawowego kanału przeciwpowodziowego na długości 1100 metrów bieżących. To jest od kilometra 0 do 000 do kilometra 1 do 1 plus 100. Ciek położony jest w granicach administracyjnych miasta Lubsko. Celem projektowanej odbudowy jest zabezpieczenie dna i brzegów cieku przez wykonanie nowych wzmocnień w miejscu istniejących zniszczonych i niespełniających swojej funkcji. W ramach realizacji projektu poprawi się stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez zapewnienie odpowiedniej regulacji stosunków wodnych w regionie zlewni rzeki Nysy Łużyckiej lub przy jako jej dopływu i Odry. Powstrzymana zostanie dalsza degradacja istniejących urządzeń melioracyjnych z uwzględnieniem urządzeń piętrzących poprzez odbudowę obiektów zniszczonych. Powstrzyma się też również dalsze pęknięcia budynków mieszkalnych sąsiadujących z kanałem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Ma? Proszę. Moje pytanie. Tu chodzi o odcinek 100 metrów, tak? 1100 metrów. 1100 metrów to jest odcinek odkąd dokąd, bo tu tylko jest podane, że 0 km plus. Czy Pani mogłaby go wizualnie przedstawić? Bo cała modernizacja tego kanału jest wykonywana aż tam od nadleśnictwa, od kanału. I teraz ten odcinek dodatkowy, który jest robiony, to jest od mostu, jak się do straży wjeżdża pogotowia, aż tam dalej do Zieleniec, tak. Tam już prace trwają. Tak, one od brawa ostatnio nawet zostały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania?
głosujmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję jednogłośnie. Przechodzimy, proszę Państwa, do punktu trzeciego. Zanim przejdziemy do podjęcia uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, proszę zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Dzisiaj o godzinie 9.30 została zwołana Komisja Rewizyjna w celu wyłonienia przewodniczącego. Większością głosów na przewodniczącego został wybrany, zgłoszony kandydatura pana Stefana Żuburta, który to zaakceptował ten wybór. Rozumiem, dziękuję bardzo. W takim razie proszę panią wiceprzewodniczącą o wpisanie nazwiska do uchwały i przeczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 grudnia 2015 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na podstawie artykułu 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołuje się radnego Stefana Żuburta. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie głosujmy. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 osób. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Ktoś się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. 11 osób za, jedna wstrzymująca. Jedna przeciw, jedna wstrzymująca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do czwartego punktu o przedstawienie informacji o wyroku NSA w sprawie skargi kasacyjnej gminy Rudzka na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 28 listopada 2012 roku. Proszę pana burmistrza Zakarpickiego. Szanowny Radny, Szanowni Państwo, poprosiłem o takie spotkanie, ponieważ charakter została utrzymana w mocy z 2010 roku. No jest trochę, powiedzmy, zabójstwem dla naszej gminy na dzień dzisiejszy. Jeżeli zostanie ona w takiej kwocie utrzymana i jednorazowo, no to będziemy mieli naprawdę duże kłopoty jako gmina. I w związku z tym poprosiłem Państwa o to spotkanie, żeby Państwu no, przedstawić stan, czy to może skutkować. Tutaj jeśli chodzi o to, prosił Pani Skarbnik, który przedstawiła, znaczy może najpierw Panią Mecenas, żeby powiedziała nam, jak do tego doszło, jakie czynności urząd prowadził w tej sprawie. Później panią skarbnik bym poprosił o taką krótką przedstawienie sytuacji, jak to wpłynęło na naszą gminę w sensie finansowym. Aha, robię to tak, żeby Państwa po prostu no, uświadomić no, o no, powadze sytuacji. Także tak, to moje prośba o odwołanie sesji. Dziękuję bardzo. Proszę. Dzień dobry. Witam Państwa. Karolina Krzysztofka, radca prawny, Kancelaria Rady Prawny Wolnicz Kręcisz. Ja na początku chciałabym Państwa poinformować, że my jako kancelaria nie reprezentowaliśmy gminy w toku postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, jak również przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Informacje, które Państwo w dzisiejszym przekażę, pochodzą z dokumentów, które zostały przekazane kancelarii. Natomiast kancelaria zdążyła się zapoznać z tymi dokumentami. Od razu Państwu zaznaczam również, że motywy rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego zostały jeszcze wyrażone w formie pisemnej. To oznacza, że nie dysponujemy jeszcze uzasadnieniem orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli chodzi o kwestie formalno-prawne i procedurę, w wyniku której doszło do nałożenia kary pieniężnej, to wyglądało to w sposób następujący. Sprawa dotyczy decyzji, która została wydana dnia 22 sierpnia 2012 roku przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Króciutko wprowadzając Państwa w stan faktyczny sprawy. Kwestia, cała sprawa rozwija się o sposób i prawidłowość wykonywania badań jakości ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych. Wtedy
jeszcze podmiot, który był podmiotem korzystającym, który eksploatował instalacje, wykonywał te badania, natomiast było to wykonywane w laboratoriach, które, krótko mówiąc, nie posiadały akredytacji. Mając na uwadze ten stan faktyczny, decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nałożono na gminę, początkowo jeszcze na podmiot przekształcony, także pierwsza decyzja dotyczyła spółki, tak, wodociągu. Uchylono tą decyzję, stwierdzając, że nie jest to strona w tym postępowaniu. Dopiero w kolejnym, kolejna decyzja dotyczyła nas jako gminy, bezpośrednio gminy. Czy to był rok? W 2012 roku, tak. Oczywiście od tej decyzji odwołanie złożyła gmina, tak? Niestety decyzja ta została utrzymana w mocy w całości przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Główny inspektor nie zgodził się tutaj z zarzutami zgłaszanymi przez gminę jako skarżącego. Gmina podnosiła w pierwszej kolejności, że nie jest stroną tego postępowania, ponieważ istnieje spółka, która jest podmiotem korzystającym z instalacji i podmiotem eksploatującym tę instalację. Wskazywano również na okoliczność likwidacji miejskiej oczyszczalni ścieków i przejęcia zadań miejskiej oczyszczalni ścieków przez spółkę. W tym zakresie nie przychylono się do argumentacji gminy. W drugiej kolejności gmina podnosiła naruszenie przepisów ochrony środowiska, wskazując, że pomimo tego, że badania były dokonywane poza, przez laboratoria akredytowane, to nie podlegało dyskusji, tak? Taki był stan praktyczny ustalony. To w rezultacie trudno mówić o tym, żeby w wyniku działania gminy dochodziło do zanieczyszczania środowiska, ponieważ normy, które były ustalone w ramach pozwolenia wodnoprawnego, nie były przekraczane. Czyli i w tym zakresie była przedstawiana szeroka argumentacja prawna. Pomimo takiej argumentacji tutaj zapadła kolejna decyzja niekorzystna i zgodnie z procedurą przewidzianą w przepisach została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny również wydał niekorzystne rozstrzygnięcie, zawarło niekorzystne rozstrzygnięcie dla gminy. Oddano naszą skargę. I tutaj Wojewódzki Sąd Administracyjny bardzo szeroko i wnikliwie pochylił się nad uzasadnieniem tego orzeczenia, odnosząc się do stanu faktycznego. Przede wszystkim Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił z całą mocą, że fakt, że były dokonywane badania przez laboratoria, które nie były uprawnione do tego, oznacza de facto, że tych badań nie ma. A skoro nie ma badań, to nie podlega wątpliwości, że kara powinna być gminie wymierzona. Inaczej mówiąc, to, że były robione jakieś badania, sąd potraktował tak, jakby tych badań w ogóle nie było. A skoro badań nie było, my jako podmiot, inaczej podmiot korzystający z instalacji, jest obowiązany do zapłaty kary pieniężnej. Szeroko również sąd odniósł się do kwestii związanych z kwestią tego, czy gmina faktycznie jest stroną tego postępowania, czy też nie, bo była to kwestia szeroko również podnoszona w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w tym zakresie również sąd uznał, że gmina jest stroną tego postępowania, ponieważ na podstawie uchwały, która zapadła, gmina przejęła wszelkie zobowiązania i obowiązki miejskiej oczyszczalni ścieków. I dlatego my jako gmina, a nie spółka, jesteśmy obowiązani do zapłaty tejże kary nałożonej na gminę.
taka uchwała faktycznie została podjęta i faktycznie w ustępie 6 uchwały jest zapis dotyczący przejęcia zobowiązań po miejscu oczyszczalni. Kiedy była ta uchwała podjęta? Nie chciałabym Pana wprowadzić w błąd, czy mogę spojrzeć fakta. To jest uchwała Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 września 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Lubsku. Z którego roku? 2010. Na podstawie tej uchwały sąd uznał, że jesteśmy zobowiązani do zapłaty kary. Od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego została wywiedziona skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga powielała w dużej mierze argumentację, która była podnoszona przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Dodatkowo odwołano się również do przepisów i dyrektyw unijnych, wskazując i podnosząc, że płaci ten, kto zanieczyszcza. A w naszym przypadku trudno mówić o zanieczyszczeniu. Natomiast, proszę Państwa, ja bym chciała podkreślić, że to stanowisko, które zostało wdrożone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, dotyczące tego, że jakby kwestie sposobu dokonywania badań i prawidłowości w tym zakresie ciążą na podmiocie, który korzysta z instalacji. I niezależnie od winy tego podmiotu, jeśli nie ma prawidłowo wykonywanych badań, no to po prostu nie ma takiej. I można przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Naczelny Sąd Administracyjny przychyli się w całości do stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tym bardziej, że takie orzeczenie już zapadało w Polsce, tak mówiąc kolokwialnie. Tak, nie jesteśmy pierwszym podmiotem, które dotyka taka kara i Naczelny Sąd Administracyjny w takich sprawach już się wypowiadał. I właśnie wypowiadał się w taki bardzo restrykcyjny sposób. Czy Państwo macie do mnie jakieś pytania, bo to jest mówię, telegraficznie w skrócie bardzo przedstawione. Ja muszę się posiłkować też aktami, ponieważ tak jak mówię, my jako kancelaria nie prowadziliśmy tej sprawy i to jest wiedza, którą ja posiadam z dokumentów, które zostały nam przekazane. Ja mam pytanie, jak to się stało, że takie badania zostały zlecone? Może pan, to myślę, że to nie jest pytanie do mnie. Proszę, jak pani, gdyby tej uchwały było, której pani mówiła, jak by się ta sprawa, znaczy, jaki byłby skutek? Skutek byłby taki, że spółka by donosiła prawdopodobnie. Można by było założyć, że prawdopodobnie tutaj kara i tak by była, i tak by była nałożona, tylko, tylko kwestia tego, kto by płacił. No to jest jakby tylko w tym zakresie. Szczerze mówiąc, Państwa, jakby spółka miała płacić, to jak byśmy zapłacili? No to jest tak. Czy to nie tego was chcecie? Dokładnie. Jakich lat dotyczy te... Już mówię, konkretnie ta decyzja dotyczy roku 2010, o której mówię, która została otrzymana w mocy przez Prezydenta. Czyli to jest, nie, ale jest jeszcze jakaś inna decyzja? Tak. I dotyczy czego i... Innego roku. Tego samego roku, 2009 roku. Ta decyzja, o której, ta sprawa, którą ja przed chwileczką omawiałam, proszę Państwa, dotyczy okresu od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Natomiast w toku jest sprawa dotycząca roku 2009. Czyli 10 kwietnia zostanie wydany wyrok. Zapadnie orzeczenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ona jest identyczna. Czy kary będą? Jeśli mogę, to nie Ale Pani Karolino, to najpierw z Panią radcą, a później dopiero przejdziemy dalej. Chciałbym konkretne pytanie, bo jeżeli sprawa dotyczy roku 2009-2010, to wtedy była miejska oczyszczalnia się, czyli zakład budżetowy. I praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że te obydwie kary dotyczą tego zakładu. Ale w momencie restrukturyzacji, czyli utworzenia spółki prawa handlowego, czyli tej spółki wodnośnikowej, tak zwanej WIG w skrócie, można by powiedzieć, że praktycznie ta kara powinna przejść na WIG. Skoro WIG przejął wszelkie
wszelkie zobowiązania, typu, znaczy dokumentacji, pozwoleń na pozwoleń wodnoprawnych i tak dalej, to w 2020 roku nie przyjąć ten głód. Te wszystkie argumenty były podnoszone zarówno w kwestii odwołania do głównego inspektora ochrony, jak również do wojewódzkiego. Wskazywane było w trakcie postępowania z wojewódzkim sądem administracyjnym, jak również naczelnym sądem administracyjnym. Powiem inaczej jeszcze, możemy to sprecyzować, bo ja to z tego rozumiem w ten sposób, że po prostu nie wiem, decyzją czyją, czy jakiś tam osób i tak dalej, bo ja też byłem wtedy radnym i tak się scenariusz sobie nie przypomina w swojej głowie, w swojej pamięci nie mogę wyszperać, nawet nie wiem, mam też dokumentację z wielu lat i z reguły przy tak ważnych decyzjach, to staram się ją zachować po to, żeby mieć do czego wrócić. Ale nie przypomina sobie, żeby mi jako radnemu zwykłemu przedstawiono ten fakt, coś takiego. W taki sposób, żebym ja wiedział, o co chodzi i żebym mógł już wtedy podejmować jakiekolwiek decyzje. Jeżeli decyzja została podjęta w ten sposób, że uchwała została podjęta w taki sposób, że ten dług scedowano na gminę, no to dla mnie, jako dla zwykłego śmiertelnika, zwykłego radnego też, bo mi jest trudno pojąć sytuację taką, że ileś tych wydziałów w gminie, które istnieją, ja muszę to wszystko ogarnąć. Czasami coś może pójść w mojej uwadze. A skoro spółka prawa handlowego jest w 100% własnością gminy, czyli tak zwane walne zgromadzenie to burmistrz jednoosobowo, czyli jakby nie patrzył, ja to rozstąpię już w tych kategoriach, oczywiście mam nadzieję, że w perspektywie tutaj będziemy rozmawiać też o tym, jak uniknąć tej kary, wątpię, bo to już jest decyzja ostateczna, ale być może istnieją jakieś możliwości, jakieś gdzieś tam i trzeba robić wszystko, co tylko jest możliwe, żeby tej kary uniknąć, bo to dla budżetu, jak powiedział, jest to krak, więc i tak przeciętny śmiertelnik w gminie mieszkający zapłaci za to. Czy to by było po stronie Lwiku, a jakby było po stronie Lwiku, to tak wysoka kara weszłaby w koszty działalności tej spółki, a jak takie koszty wysokie, to czym to by się skończyło? Stawką nie taką, jak jest dzisiaj, tylko przynajmniej jeszcze raz tak. Jeżeli po stronie gminy, to nie zrobimy w budżecie czegoś? Konkretne pytanie. Dlaczego to musi płacić gmina w taki sposób, jak dzisiaj to jest zasądzone? Czemu jest tak, a nie konkretnie tak, jak powinno moim zdaniem być? Czyli spółka przejęła wszystko, czy powinna przyjąć? Ale ja może jeszcze wrócę, być może w mojej wypowiedzi nie zostało to odpowiednio mocno zaakcentowane. Proszę Państwa, w 2010 roku została podjęta uchwała likwidująca miejską oczyszczalnię ścieków i w treści tej uchwały zawarte zostały postanowienia, z których wynika, że wszelkie zobowiązania i obowiązki miejskiej oczyszczalni ścieków przyjmuje gmina. Nie spółka, a gmina. I to jest jakby odpowiedź na Pana pytanie. Czy to było prawidłowe? Czy to było zgodne z przepisami? To jest zupełnie inna kwestia. A czy ta uchwała była sprawdzana przez wojewodę? Czy to było, czy podlegało to inaczej, czy Państwa podlegają. Dokładnie. Jeżeli by zaprotestowali, to bardzo chętnie. Czasami się zdarza. Wszystkie uchwały są wysyłane do nadzoru wojewody. Jakie nie? A konkretnie? Czyli na dzień likwidacji zakładu budżetowego nie było żadnej wiedzy na temat kary. Dlatego radni nie byli informowani. Tak, oczywiście. To jest tutaj pani skarbnik bardzo słusznie zauważyła. Proszę Państwa, uchwała likwidacji z 2010 roku, kary wymierzono w 2012 za lata poprzednie. Także to, że na pewno radni nie byli informowani o jakichkolwiek zobowiązaniach przy likwidacji, Ja nie mogę się do swojej pamięci czegoś takiego i tu jest dla mnie może ważne dla redaktora przeglądu rokowego, który napisał, że to była wina radnych też, nie? Ale nie wiedzieliśmy, ale kontrol była w 2010 roku prowadzona. Ja rozumiem, a mogę jeszcze sprecyzować, bo jeżeli faktycznie do Pani skarbnik podobno nie ma racji, dlatego że nie mogę sobie przypomnieć w ich dokumentach i własnej pamięci faktu, o którym by się mówiło o czymś takim. Czyli jeżeli tak jak jest Pani skarbnik mówi, że kara została zasądzona w 2012, a uchwała była podjęta 22 września 2020. Czyli radni nie wiedzieli. Czyli nawet w momencie, kiedy nastąpiła pierwsza kara 2012, też nie zostali poinformowani, bo ja tego nie kojarzę.
Ale w czerwcu 2010 była prowadzona kontrola. Ja rozumiem, ale mówimy o dokumentach, czyli pierwsze zasądzenie kary na poziomie województwa czy w Gdańsku była 2012, tak? Znaczy może proszę Państwa, jeszcze wróćmy do stanu faktycznego. Pierwsza decyzja dotyczyła, kontrola już była prowadzona, a pierwsza decyzja dotyczyła w ogóle innego podmiotu niż gmina, także to postępowanie już się toczyło, tak? Było wiadomo, że są nieprawidłowości. Natomiast co do wysokości jeszcze decyzji, bo ona zapadła dopiero w stosunku do gminy 22 sierpnia, tak? To jeszcze inaczej pytanie zdecyduje też, czy w momencie, kiedy już były prowadzone te badania i ta pierwsza kontrola 2009-2010, na pewno jakieś tam wskazania były, że są jakieś nieprawidłowości. Ja nie jestem w stanie uczyć pana odpowiedzieć. Ja nie wiem, jakie jest pytanie, ale jak... Tak, pytanie, jeśli mogę, to jest takie, czy w 2010 roku, tworząc tą uchwałę, już było wiadomo o tym, że jest kontrol. O, to pytałaś. Czy to była ucieczka? I poza tym pytanie było, że skoro powołuje się nową spółkę jako WIG, tak, to dlaczego zobowiązania przychodzą na gminę? Dlatego konkretnie pytam, jeżeli w 2010, 22 września dostajemy uchwałę, to tam w uzasadnieniu powinno być napisane, że była kontrola, były wskazane jakieś tam nieprawidłowości itd., itd. Bo samo sformułowanie, wszelkie zobowiązania, bo tworzenie spółki toczyło się od wielu lat, bo miało to być wyjście korzystne dla mieszkańców. Ale się rozumie, że nie jest kontrol. Kiedy się rozpoczęła kontrol i kiedy się zakończyła kontrol z ochrony środowiska? Proszę. 25 czerwca 2010. Zakończono, tak? W czerwcu. W tych dniach była kontrol. Tak. W czerwcu 2010 roku rozpoczęła się i zakończyła. Tak. 17 do 25. A kara nałożona już na dotyczy całego roku? Od 1 stycznia 2010. Po kontroli dalej były wykonywane złe badania? Nie. Kontrola została, była przeprowadzona od 17 do 18 roku. Szanowni Państwo, kontrola odbyła się w tym samym czasie, tak? Dotyczyła 2 lat i organ, który dokonał kontroli, czyli Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, stwierdził, że w 2009 roku również nie badała ścieków firma certyfikowana. Czyli w jednym okresie stwierdzono, że w 2 latach ścieki nie były badane przez podmiot certyfikowany. I dlatego ze zrzutu z ilości ścieków, tak, wyliczono dla tych 2 lat kary. Dla nie 2 lat, dla 1,5 roku. Na całych lat. 2,9 całe i do 25 czerwca 20. Czyli to postępowanie skończyło się w 2012 roku, tak? Wymierzenie. Proszę Państwa, nie możecie Państwo utożsamiać jakby sposobu przeprowadzenia kontroli, tak, z decyzją, która dotyczy nałożenia kary pieniężnej. Była prowadzona kontrola. W ramach kontroli zgromadzone zostały określone dokumenty, były składane wyjaśnienia. Następnie na podstawie tych dokumentów, które zostały zgromadzone w toku kontroli, zostało wszczęte postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej, tak? Czyli to, co zostało zgromadzone w toku kontroli, następnie służyło do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Nie można utożsamiać kontroli, która była przeprowadzona, z tym postępowaniem, które zmierzało do nałożenia kary pieniężnej. Tak, proszę to rozgraniczyć. Ja nie ukrywam, mówię burmistrzu, że ta kara jest bardzo surowa. No, ta informacja o tym, że na miasto nałożono na gminę taką wysoką karę, no wstrząsnęło opinią publiczną. Nie ma się ukrywać, nie mamy się co oszukiwać.
Ale ja mam takie pytanie, pani wcześniej też mówiła, że takie kary też ponosiły inne miejscowości, inne gminy. Więc proszę mi powiedzieć, czy tamte gminy, które już tę karę poniosły, już one spłaciły, też takie wysokie kary? A w ogóle na podstawie czego takie wysokie stawki są określane i wymyślane, że tak się wydarzy? Proszę pani, proszę państwa. Kolej, no, kara została nałożona zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, że przepisy wskazują, w jaki sposób oblicza się wysokość kary i w stosunku do jakich parametrów. Jeśli chodzi o moja wiedza na temat tego, że zapadały już takie wyliczenia, wynika z analizy orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, a nie wynika z wiedzy dotyczącej samych konkretnych postępowań, natomiast analizując jakby stan prawny tej sprawy, zapoznajemy się z orzeczeniami również dotyczącymi innych podmiotów. Stąd moja wiedza, że takie kary były nakładane właśnie w takich stanach faktycznych. Ja nie analizowałam wysokości, przepraszam, interesowały mnie stricte kwestie i zagadnienia o charakterze prawnym. Pani Zosiu, z tego co wiemy, w województwie lubuskim 27 gmin na podobne sprawy. Tylko w województwie lubuskim, 27 gmin. Jeśli mogę, to pani przestań, tylko chciałbym powiedzieć taką rzecz, że akurat z ochroną środowiska praktycznie walka jest żadna. Unijne dyrektywy są tak straszne, ja sam osobiście jako prowadzący tam udzielenie małych mieszkaniom spotykam się z tą samą zasadą. Nie ma litości. Są pewne nakazy, są pewne decyzje, które trzeba wykonywać, jeżeli się ich unika, bo się robi to przez swoją niewiedzę, przez cokolwiek, po prostu następuje kara i koniec, łącznie do zablokowania konta, łącznie ze ściągnięciem przez właśnie zablokowanie konta i urząd skarbowy. To jest jak podatek, nie mam uchwalenia tego. Można z nimi negocjować i dlatego panie burmistrzu pytanie. Ja rozumiem, wyrok NSA praktycznie ostateczny. Czekamy na uzasadnienie, na piśmie. Spodziewam się, że 10 kwietnia też inny nie zapadnie, bo to jest praktycznie to samo, to tylko innego okresu. Finito. Czyli możemy przyjąć, że grozi nam 1 900 000 z groszem. Już nie chcę mówić o odsetkach. I teraz pytam się, czy jeszcze jakąś ścieżkę przyjmujemy? Będziemy szukać na pewno, no, spodziewam się, przecież innej odpowiedzi nie spodziewam się, ale pytanie publiczne muszę zadać. Czy jesteśmy w stanie jeszcze cokolwiek zrobić, żeby uniknąć tej kary? Czy cokolwiek zrobić? Bo ja rozumiem, że też trzeba iść w kierunku, żeby tą karę nam rozłożono przynajmniej na raty. Jeżeli już będziemy musieli zapłacić, to żeby walczyć z nimi o rozłożenie na raty, żeby jednorazowo nie spotkało budżetu to, że musimy te 2 miliony rumuńskie jakieś ubrać. To będzie naprawdę. Czy ja odpowiem tak, bo ja nie zwykłem schodzić z boiska pierwszy, także na pewno będę jeszcze próbował testy zrobić. Mam wstępne takie ustalenia, że możliwe, że w przyszłym tygodniu będę w Warszawie jeszcze coś z tym próbował robić, tak? Ale nie chcę tutaj mówić, że coś się da. Jeszcze będę próbował, tak? Bo dla nas jednorazowo zapłata, to zaraz pan skarbnik powie, co to znaczy dla nas. Więc no, tak jak pan tutaj radny powiedział, może raty, może częściowe umorzenie, może inne sposoby. W każdym razie wykorzystaliśmy jako gmina wszystkie możliwości prawne, tak? A teraz przyjdzie mi może błagać, nie wiem. W każdym razie no, jest to jeszcze jakiś tam sposób, tak? Na pewno coś będę, na tym nie skończę, tak? Co zrobię, co będę mógł... Jeszcze nie mogę pani radnej tylko dodać do tego, co powiedziałem. Panie burmistrzu, też by trzeba wykorzystać tą ścieżkę, bo kara nałożona w 2012 roku, rozpoczęliśmy potężną inwestycję w gminie 2013. To wszystko wiem. Gdzie te środki potężne... To już w trakcie odwołań było... Aha, było poprzednio. Skoro nie było to argumentem dla sądu, no to teraz trudno, żeby sam się... Gmina jest w ogóle jeszcze jedna rzecz. Kara już przyznana za 2010 rok. Jakiego okresu dotyczy? Od 1 stycznia 2010 do 31. 10. Tak. Proszę Państwa, proszę jeszcze precyzować może o którym mówimy. Tak, która już jest. Tak, która już jest. Wyrok, gdzie wyrok już zapadł? Gdzie już zapadł wyrok? Wyrok dotyczy decyzji za 2010, dotyczy 2010 roku. Ale za jaki okres? Od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010. Czy we wrześniu 2010 roku były już właściwie wykonywane badania, czy już nie? Ja nie odpowiedzieć na to pytanie. Ale to jest zasadne pytanie, bo dlaczego ja podejrzewam, że zaraz zapytamy.
Jeżeli Wik już o tym wiedział, 25 czerwca skończyła się kontrola i wiedzieli, że było źle, to podejrzewam, że następne badania już jeszcze w tym roku robili już na laboratorium. A może nie wiedzieli? Tak, może nie wiedzieli. Proszę Państwa, ja przed chwilą powiedziałam. Zakończyły się czynności kontrolne, natomiast... Ja wiem, to chcielibyśmy to zrozumieć. Bo na zdrowy rozum na razie nie... Jak możemy płacić za coś, co prawdopodobnie... Problem polega na tym, że w innym terminie wykonano badania, a w innym terminie zasądzono sprawę. No właśnie. Dwa lata prawie trwał się tam półtora roku proces zasądzenia. Decyzja na pana adjutancja, tak? Nie, po kolei. Pani Tomko już, czy jeszcze? Tak, dziękuję. Pani Karolina, proszę. To ja mam takie pytanie, nasuwa mi się samo na język. Kto podjął w ogóle decyzję o tym, aby stworzyć samodzielne laboratorium i dlaczego? Przecież wiadomo, że jest lista akredytowanych laboratoriów, tak? Jest taka lista stworzona przez Polskie Centrum Akredytacji, tak? Dlaczego ono nie zostało z tej listy wybrane? Kto podjął taką decyzję? Dla szkody dla gminy, tak? Bym chciała uzyskać odpowiedź. Nie, czy do kogoś konkretnie pani kieruje? Tak, no do prezesa, tak, no do, nie wiem, do pana Marka, nie, do pana Piotra, tak. Jeszcze, że pani prezes. Nie, pierwszy mi odpowiedź. Nie wiem, pan Piotr, może Marek, może pani Marek, proszę. Jest taka lista akredytowanych, było to sprawdzone na internecie. I było sprawdzone też, że ma akredytację i przed podjęciem decyzji, żeśmy to sprawdzili po prostu. Ale wychodzi na to, z tego co my wiemy, no to to laboratorium, z którego korzystała gmina, tak, miejsca mieszkania ścieków, no nie było ono akredytowane. To jest inne laboratorium, no, czy nie mówimy o laboratorium z zewnątrz, jak byliśmy... Ale nie było na liście laboratoriów akredytowanych. Jest na liście. Jest na liście. Czy spółka, ten zakład posiadał certyfikat akredytacji? No tak. I przedstawił certyfikat akredytacji. Czyli teraz gmina może z powodu cywilnego wnioskować? No nie, już. No ale to nie ma sensu. No ale myślę, że to w linii obrony było. To ja już też teraz nie rozumiem. Jeżeli laboratorium miało akredytację, a to jest skarżenie. Czyli widocznie nie było. Nie było. Bo logika jest. Ja myślę, panie Marku, a pan widział te dokumenty, że mieli efekty? Te dokumenty ma przy sobie. A no to właśnie. I w tym czasie sprawdziliśmy, że jest laboratorium akredytowane, dał swoją ofertę, że rządowe prawo załączyli certyfikat jest tutaj. I sprawdziliśmy na internecie, czy jest... Było na liście Polskiego Centrum Akredytacji. To znaczy, że coś nie tak, no bo kara... Ale teraz to daje drogę gminie do pozycji stacyjnego. Wobec laboratorium. Wobec laboratorium. No, tutaj nie które wystawiło fałszywy, ale była taka kredytacja. Czy to nie było podnoszone w procesie? Oczywiście, że te wszystkie argumenty były podnoszone. I co są w tym sąd uznał, że to jest, przybił się do stanowiska tutaj głównego inspektora ochrony środowiska, że to laboratorium, które wykonywało na nasze rzecz badania, nie miało do tego stosownych uczynień. No, a dokumenty, które pan Marek ma w rękach, to co się wydane pod sądy podstawy, czy co? Sąd stwierdził, że mądrzejszy jest od dokumentu wystawionego oficjalnie? Nie rozumiem, nie rozumiem. Dlaczego pani tak? Czy to teraz rzeczywiście otwiera drogę do pozostawienia cywilnego wobec pana? Pani zadaje pytanie dotyczące bardzo szczegółowej analizy prawnej i faktycznej dokumentacji już pod kątem ewentualnej odpowiedzialności cywilnej laboratorium. Ja nie odpowiem Państwu na zadane pytanie w ten sposób, w chwili obecnej. Ja mogę tylko powiedzieć, że pan burmistrz zlecił tutaj kancelarii analizę tej sprawy pod każdym kątem i badanie każdej możliwości, która będzie dawała gminie możliwość jakiegokolwiek uchronienia się, czy też później wysłania roszczeń regresowych. Także pod tym kątem my badamy dokumenty, natomiast ja na dzień dzisiejszy nie jestem Państwu w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Natomiast tu pan burmistrz jako nakazał nam jako kancelarii badanie wszystkich możliwości. Pani Kańca, na taki zdrowy, ludzki, sprawiedliwy osąd, jeżeli jest certyfikat oficjalnie, że możemy badać, no to każdy by to zbadał. Dlatego chyba jest to sprawa 27 gmin w takim razie. To gdzieś wina leży całkiem gdzie indziej, nawet nie po naszej stronie. Ale może to jest kwestia... Nie wiemy, czy to jest akredytacja, która ma ten zakład, czy to jest ta, która... Ale w takim razie kto może powiedzieć, jeżeli
ktoś dostaje certyfikat, że może pewne rzeczy wykonywać, no to jak możemy takie coś podważyć? To jeszcze są tak jak możemy podważyć. Ja rozumiem, ja do pana kieruję to pytanie. Sąd chyba jest dokładnie, ale jeżeli sąd stwierdził, że nie można było, to znaczy jeden sąd tak stwierdził, że tak było. Tak. Ja mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli były robione badania, to państwo wysyłać te badania do WOŚ-u lub RDOŚ-u? Co miesiąc. Wynik. Że? Co, naszym obowiązkiem jest to zlać. I tam podajecie, jaka firma wykonywała badania, tak? Myślę, że na główku jest jaka firma. Bo domyślam, że skoro poszły do wojewódzkiego, środowiska i tamten, no to skoro tam był wykaz, jaka firma wydała, tam się sprawdzili. Dlaczego dwa lata w takim razie zbierali, wiedząc, że nie ma na przykład akredytacji, nie? Ale to już mówimy o szczegółach, bo ja nie wiem, tak, ale to są tam gdzieś się byli prawnicy i inni. Panie burmistrzu, proszę. Znaczy ja tutaj na bieżąco tutaj mam i podsunięto uzasadnienie. Lubuskiej Wojewódzkiej Spółka Ochrony Środowiska w Zielonej Górze uzasadnienie, że wyżej wymieniona firma posiada certyfikat zarządzania jakością według wymagań ISO. Brak jest natomiast informacji dotyczącej wymaganego certyfikatu akredytacji. No, czyli przede wszystkim, czy można zadać pytanie, czy państwo wiedzieli, co to jest akredytacja? Może trzeba najpierw było zacząć tutaj. Czyli tu mówimy o jakimś certyfikacie, o jakim certyfikacie? Ale certyfikat to każdy może teraz sam. Tak, a akredytacja stanowi co innego. Certyfikat, a akredytacja. Bo można mieć zarządzanie, tak, ISO 9001-2000, a nie mieć certyfikatu akredytacji. Tak? Panie Marko? A więc mam tu podanie tego pana, wyraźnie pisze. Informuję, że jesteśmy firmą posiadającą stosowny certyfikat ISO, tam numer nowy, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, w takim i takim. Dobrze, to panie, ja mam pytanie. To ja panu państwu, czy ja mogę? Proszę państwa, certyfikat ISO dotyczy tylko kwestii związanych z zarządzaniem jakością. Certyfikaty ISO to są certyfikaty organizacji międzynarodowych dotyczące zarządzania jakością. Natomiast my powinniśmy wymagać certyfikatów dotyczących określonych badań. To jest jakby trzeba rozróżnić dwie różne zupełnie, dwa różne dokumenty. Nikt nie kwestionuje tego, że ta firma być może posiada certyfikat ISO 9001 i jeśli chodzi o zarządzanie jakością była fantastyczna, natomiast nie posiadała akredytacji, co ja jakby było pomówione. To ja mam jeszcze pytanie w takim razie. Czy pan wie, co to znaczy akredytacja według Polskiego Centrum Akredytacji? Ja panu przeczytam. Akredytacja jest to atestacja przez stronę trzecią dotycząca jednostki oceniającej zgodność służącą formalnemu wykazaniu jej kompetencji i do wykonywania określonych zadań. To jest akredytacja. To nie jest certyfikat ISO. Tak. Więc przede wszystkim tutaj trzeba było, nie wiem, znaleźć sobie na stronie internetowej wyjaśnienie pojęcia akredytacja, tak? Może od tego trzeba było zacząć. Trudno teraz już skarżyć. Ja myślę, że to też najciekawsze na Irek, że dlaczego w takim razie inspektorat nie zareagował szybciej. Inspektorat zareagował, bo on wydał decyzję później, bo stwierdził, że firma nie zareagowała. Panie Marku, co, jaki czas robicie badanie wody? 12 razy w roku. 12 razy w roku. No właśnie. No to co? Dostawali 12, nie 12. Dostawali 24 dokumenty z laboratorium, które nie powinno wydawać i się zgadzali na to i czekali tak długo, zanim to zgłosili do sądu? To już się przeglądali. Ale jest też ktoś, kto pilnuje laboratoriów. To jest właśnie inspektora środowiska. Ale nie, ale nie, 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 nie. Ale kontrola była w czerwcu, 20. A dopiero... Ale ta firma wcześniej wykonywała i nie było to podważone, bo wykonywała dla Jasienia, wykonywała dla innych firm pod kątem ścieków na Rzeszenie Ścieków. Nie rozumiem, żeby tak... Na jego podstawie takie papiery. No dla mnie jest też tak, że 27 gmin tylko z naszego województwa, a ile jest w całej Polsce? Wszyscy zrobili ten sam błąd? No to jest niemożliwe. Ale znajomość przepisu nie zwalnia z odpowiedzialności. Ja rozumiem, gdyby to była jedna, może dwie gminy. Ale 27 gmin? Tylko w naszym województwie. Panie Stefanie, pan chciał pytanie zadać. Do pani prawdy, bo ja tutaj słuchając tego wszystkiego, to się zastanawiam, czy ta skarga dotyczy jakości ścieków, czy łamania prawa.
Ja przyznam, że ja w tej chwili nie rozumiem. No, pod jednym kątem tu przedstawiamy sprawę, że to dotyczy akredytacji, czyli ja rozumiem, że to nie dotyczy jakości ścieków, tylko coś z prawem było nie tak. Znaczy, może jeszcze raz. Proszę Państwa, nam zarzucono w ramach postępowania, w ramach decyzji, że badania były wykonywane w sposób nieprawidłowy i przyjęto, że skoro były wykonywane w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z przepisami, to w ogóle nie wykonywaliśmy badań. Nikt nie odnosił się do, de facto do jakości ścieków, tylko uznano, nie macie badań, to znaczy, że nie spełniacie wymagań. Nie spełniacie wymagań, nakładamy karę pieniężną. Według prostego cudu. Dokładnie. Bo zero-jedynkowo. Nie ma badań, jest kara. Nie ma badań, ponieważ badania były robione przez podmiot, który nie miał do tego stosownych prawa. Panie Przewodniczący, ja mam praktyczny wniosek formalny, bo w tej chwili wchodzimy już w takie szczegóły. Ja bym proponował tak, poczekajmy na uzasadnienie pisemne do roku, a w tej chwili podejmijmy jakiekolwiek kroki, żeby uniknąć tego, co jest nieuniknione, a na sprecyzowanie później wniosków i dopatrywanie się, kto, co, jak, przyjdzie czas. W tej chwili tak, bo w tej chwili też rozmawiamy jeszcze troszeczkę o czymś, no gdzie nie ma jeszcze konkretnego uzasadnienia, bo w Polsce nie będzie. A tym bardziej, że 10 kwietnia też będziemy wiedzieli, co jest z tą drugą karą. I wtedy będziemy całościowo rozmawiać, myślę, że też nie obędzie się bez tego. Dobrze. Pani Zosiu, do tego coś? Tak, proszę. Szanowni Państwo, ja chciałam powiedzieć tak, że jak już wcześniej mówiłam, że dla mnie kara jest wypłacana do... Ale chciałam jeszcze powiedzieć jedno, że tutaj mi się tak wydaje, ja tutaj jestem wywiadowcą, jeśli chodzi o prawo, przepisy, prawo, ale uważam, że zarówno wojewódzki inspektorat ochrony środowiska i sąd apelacyjny, bo to takie podmioty bardzo bezduszne. Tutaj zabrakło mi czegoś, co się nazywa gradacją kary. No, przecież nawet wszędzie, w każdym większym środowisku, ja tutaj przywołam swoje środowisko szkolne, najpierw jest stosowane upomnienie, później inna forma, a już te takie dużego, największego kalibru kary są już ostateczne. Tutaj mi zabrakło tej gradacji. Panie Przewodniczący, że coś mówię, bo to jest bardzo istotne, co Pani Zosia poruszyła też, ale ja powiem, że nie to chodzi wcale, Pani Zosia. Bo ja Pana przykład, który kiedyś Państwu podawałem. My jesteśmy malutką spółdzielnią popegeerowską. Mamy jedną kotłownię na 50 roczy. I my musimy zapłacić do ochrony środowiska za każdą tonę spalonego opału tak zwaną karę emisji gazów do powietrza przez ten jeden, jedyny komin. A obok mieszka jeszcze pozostała część wsi i połowę ludności i ci, co mają domki jednorodzinne, takiego czegoś nie płacą. I o czym my tu mówimy? O jakiej równości? Mało tego, że nieświadomi ci, co są nieświadomi, to palą butelkami plastikowymi, mają wyrzucają wyśmiecie. I to jest to, że ochrona środowiska jest jaka jest, tam gdzie ma możliwość, to robią to, co robią i koniec. Po to, żeby nas zmusić poprzez ustawę śmieciową, poprzez wszystkie inne czynności, które wykonują, do tego, żeby chronić ochronę środowiska. Czy to jest zasadne? Można rozpatrywać. Dzisiaj mamy to, co mamy. 2 miliony do zapłacenia i ten budżet. Ja myślę, że może byśmy posłuchali Pani skarbnicy. Już się to nam ostatnio mówiła. Jeszcze ostatnie dwa pytania. Czy Pan Tomek i czy mówimy o karze i tylko karze, czy również tam jest mowa w procesie o OCK? Ciekawe, że się OCK. To OCK również. OCK chyba chciał dopiero moment do zasądzenia, nie? Jak to zasądzenie? Ja stosuję tutaj ordynację podatkową. Fakt faktem było, był wniosek o wstrzymanie wykonania tej kary, ma to wykonać OCK, natomiast jesteśmy jeszcze tutaj na etapie analizy, jak wysokie będą OCK. Ale pan samorząd w lat rok. Decyzja była ostateczna w listopadzie 2012 roku. Panie Marcin, Panie Burmistrzu, takie szczęście, czy rozważa Pan możliwość informowania prokuratury o niedopełnieniu obowiązków z ówczesnego zarządu oraz organu nadzorczego narażającego gminy na potrzebne koszty? Czy jest to na pewno jakaś możliwość i po przeanalizowaniu przez naszych radców muszę mieć opinię, tak? Czy jest to coś, co należałoby zrobić, tak? Proszę pamiętać, że wyrok zapadł 26 marca, tak? I od tego momentu... Jeszcze czekamy na ten drugi wyrok, na uzasadnienie.
żeby komuś coś zarzucić, czy postawić zarzut, to trzeba mieć do tego wszystkie dokumenty po pierwsze, no po drugie no, trzeba wiedzieć, czy jest zasadne. Tak? No, ja nie jestem prawnikiem, więc tutaj się wspomniał, chciałbym, żeby radcy prawni zajęli stanowisko. Przekazano pewną dokumentację, przekazano uzasadnienia. To, co Państwu tak jak podkreślałam, jest na drodze zakładowej z dokumentów, a wyrok trwa 26 marca. Nie jest to wykluczone, ale wręcz należało. Dobrze, poczekamy aż tak, prawnicy się wypowiedzą w tej kwestii. Pani skarbnik, proszę. Ja się odniosę tutaj do zapisów ustawy o finansach publicznych, czyli tu nie chodzi o zasadę, która mówi nam, że wydatki bieżące nie mogą być większe od dochodów bieżących, wprowadzając kwotę, tylko mówmy o kwocie samej kary, już nie wspominając o odsetkach, mając na uwadze to, że mamy jednak budżet bardzo napięty i ta różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi jest bardzo, bardzo niewielka, to niewątpliwie spowoduje zwiększenie, znaczy przekroczenie wydatków, planu wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi. W tej sytuacji są dwie możliwości zawyżania dochodów, chociaż to nie jest możliwość, którą bym polecała, bo to zupełnie nie ma sensu. Natomiast z roku budżetowego i tak musimy wykazać dane faktycznie wynikające z wykonania budżetu i wtedy możemy no, nie mieć ciekawej sytuacji. Druga możliwość to jest otrzymanie dochodów bieżących. Jak Państwo wiecie, że przepraszam, wydatków bieżących. Jak Państwo wiecie, przy uchwaleniu budżetu cały czas Wam powtarzam, że ponad 3 miliony już musieliśmy obciąć, żeby ten budżet spiąć. W tej chwili również trzeba by było, jeżeli jest to mowa no, około 2 milionów złotych, obciąć te wydatki, także naprawdę w tej chwili nie mam pomysłu, gdzie można te wydatki ciągnąć, bo tam gdzie było, tam już obcinaliśmy, no ale jeżeli będzie taka sytuacja, no to niestety, ale będziemy musieli w dalszym ciągu te wydatki pomniejszać. Niezachowanie tych wskaźników, które wynikają z ustawy o finansach publicznych, a mianowicie za 243, może spowodować, że staniemy przed dylematem programu naprawczego, bo niedochowanie wskaźnika powoduje, że gmina musi wprowadzić program naprawczy, a wtedy wszystkie możliwości realizacji jakichkolwiek zadań są ograniczone. Także na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Czy jeszcze jakieś pytania na ten sposób? Ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do Pani Skarbnik? A byłoby łatwiej, gdyby ten sprawę rozłożyć na radę, po prostu na niewątpliwie tak, gdyby też została rozłożona na radę i jeszcze, żeby była rozłożona w latach. Przynajmniej 5. Tak, żeby po prostu jak najmniej obciążała budżet w danym roku. Proszę. Jeśli mogę to tutaj po tych faktach, które zostały przytoczone, właśnie to spotkanie dzisiejsze po to między innymi, żeby Państwu też powiedzieć, jaki mamy problem. Bo chodzi mi o to, żeby Państwo jako ci od ludu, tak, ci od mieszkańców, którzy reprezentujecie mieszkańców, no, przekazali im tą informację, że ciężkie czasy przed nami i żeby no, tych mieszkańców no, w jakiś sposób trochę prosić o wyrozumiałość, że w najbliższym czasie no, te nasze inwestycje, czy te rzeczy, które musimy, znaczy, które powinniśmy zrobić, że mogą się w czasie odwlec, tak? Jesteśmy już praktycznie po wyborach sołeckich, odwiedziliśmy praktycznie wszystkie wsie, w Tucholi nie wyszło, no więc pojedziemy jeszcze raz, ale wszystkie wsie, no i wiemy jaka jest sytuacja na wsiach, jakie są żądania czy prośby, jeśli chodzi o drogi, jeśli chodzi o oświetlenie, rowy i nie tylko, więc no ja już wstępnie mówiłem mieszkańcom, że no ciężko będzie w tym roku, tak, że będziemy łatać dziury, a nie robić drogi nowe, że muszą się liczyć z tym, że te koszty będziemy dosyć mocno ciąć, z tego, że czekaliśmy na wyrok 26, gdzie no, mieliśmy jakieś tam minimalne światełko w tunelu, ale znając wyroki w innych przypadkach, a z takim samym problemem, wiedzieliśmy, że no, szanse są bardzo niewielkie. Niemniej jednak prośba do Państwa, żebyście no, przekazali, tak, bo informacja od Was jest, będzie na pewno inaczej też traktowana. A ja
tylko tyle, co mogę powiedzieć, że z panią skarbnik siądziemy nad tym budżetem i będziemy patrzeć, gdzie możemy tak naprawdę najmniej boleśnie przyciąć. No i myślę, że uda nam się chociażby wyprosić, żeby to było rozłożone na te raty, żebyśmy no nie całkowicie nie stanęli w miejscu, no bo w perspektywie nowych rozdań do 2020 roku, no są szanse, żebyśmy coś w tym gminie zrobili, a w momencie takiej kary te możliwości nasze spadają praktycznie do zera. Także no, miejmy nadzieję, że no, uda nam się coś, żebyśmy mogli te najbliższe 5 lat funkcjonowania pośrednicy tego, co tu zostało powiedziane z mojej strony. Ja jeszcze nie złożyłem broni, jeszcze będę walczył, no ale jak to się skończy, to trudno przewidzieć. To tyle ode mnie. Dziękuję. Ja tutaj do pani skarbnik, żeby pani nam dokładnie powiedziała, co to jest wydatek bieżący. Co zalicza się do wydatków bieżących. Do wydatków bieżących zaliczają się tak. Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na remonty, pozostałe usługi, czyli no, obsługa prawda, usługi pocztowe, zakupy. No, może być łatwiej, jeżeli ja powiem, co to jest, bo wszystko inne to jest wydatek bieżący. Wydatki majątkowe są to wszystkie te, które idą na realizację inwestycji, które gmina robi, ewentualnie zakupy inwestycyjne powyżej 3,5 tysiąca złotych. A wszystko reszta to są wydatki bieżące. Czyli raty kredytowe, odsetki też, tak? Raty kredytowe nie są wydatkiem, to jest rozchód i to nie bierzemy pod uwagę w ogóle przy wyliczaniu dochodów wydatków bieżących. Odsetki są wydatkiem bieżącym, tak. Dotacje dla stowarzyszeń są wydatkiem bieżącym. Fundusz sołecki jest dodatkiem bieżącym, wydatkiem, no chyba, że realizują zakup inwestycyjny, czy jakąś tam, bo też są takie sytuacje, no to wtedy jest wyłączane. Dziękuję. Państwo jeszcze macie pytania? Dziękuję. W takim razie poczekamy. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i zapytania Rady. Proszę. Proszę. Ja mam Panie Burmistrzu interpelację na piśmie, bo nie ukrywam, że rozważałem to dosyć długo, ale doszłem do wniosku, że jednak złożę taką prośbę interpelację do Pana. I jeżeli Państwo pozwolicie, to przeczytam. Interpelacja Burmistrza Łódzka, Pan Rejurkowski. Zwracam się z prośbą o dokonanie audytu zewnętrznego o stanie finansowym gminy na dzień 31.12.2014 rok z szczególnym uwzględnieniem. W punkcie pierwszym gospodarka mieniem komunalnym, w tym gospodarki zasobami mieszkaniowym i mieniem niezamieszkałym, gospodarki zasobem gruntów rolnych, umów dzierżawy, umów użyczenia itp. Możliwość pozyskiwania dopłat unijnych do tychże gruntów. Gospodarka środkami pieniężnymi przekazywanymi z budżetu gminy podległym jednostkom. Gospodarki środkami pieniężnymi przekazywanymi z budżetu gminy dla organizacji społecznych, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego. Podwójnych płatności w jednostkach podległych i prowadzonych inwestycjach. Prawidłowości zawierania umów cywilnoprawnych, umów zleceń i umów podprogowych. Powyższe proszę uwzględnić za okres 4 lat, to jest od 2010 do 2014 roku. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś inne sprawy? Nie, w takim razie przechodzimy do spraw różnych. Tutaj Państwa chcę informować, że z dnia 30 marca wpłynęło do Biura Rady interpelacja radnego pana Marcina Pisa w sprawie zmiany regulaminu Rady. Tutaj informuję, że Rada zajmie się tą interpelacją. Dalej, w dniu 31 marca wpłynęła... Rada się tym zajmie. W dniu 31 marca wpłynęła petycja w sprawie, tutaj też Państwu przeczytam tę petycję. Petycja do Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie zmiany uchwały nr 34/244/13 z dnia 22 maja 2013 roku dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lubsko. My, działkowcy Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Lubsku, nie możemy się zgodzić z paragrafem 9.1 punktu 7 uchwały dotyczącym ilości wytwarzanych odpadów przez działkowca. Działki nie produkują śmieci, to jest takie hasło. Wszystkie odpady roślinne, w tym drewno i papier, są przez działkowców kompostowane, bowiem każdy działkowiec ma kompostownik.
Dalej, butelki po napojach, torby plastikowe i inne. Działkowiec przyniósł do domu, i do domu je zabiera. Mogą powstać odpady wielkogabarytowe w postaci zużytych mebli ogrodowych, takich jak stoły, leżaki, krzesła, szafki, wiadra, plastikowe elementy tuneli czy gruz z budowy altany, ale są to ilości jednorazowe do wywiezienia kontenerem. Proponujemy zatem, aby przewodniczący Rady Miejskiej wyznaczył spotkanie z prezesami rodzinnych ogrodów działkowych w Rudzku celem przedyskutowania i uzgodnienia wspólnego stanowiska w wyżej wymienionej kwestii. Podpisało się trzech prezesów trzech ogrodów działkowych, rodzinnych ogrodów działkowych tutaj na terenie Rudzka. Tylko no, poinformuję chyba przez prasę, bo nie ma tu nikogo z przedstawicieli, że już rozmawiałem z przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, panem Słowikowskim, który zajmie się tą sprawą w maju, gdyż to pismo wpłynęło 31 marca, a na kwiecień już ma ustaloną Komisję Bezpieczeństwa. Ja rozmawiałem z prezesem tego działkowym, z panem Kisiadą. Wiedziałem, że zaproszę go w tej sprawie. Też. Tylko ja bym prosił, żeby zaprosić też drugą stronę. Przedstawicieli Zakładu Oczyszczenia Miasta, pracowników Urzędu Miejskiego, którzy zajmują się też oczyszczeniem miasta. I spółdzielnie proszę. I spółdzielnie, to proszę też również spółdzielnie, żeby to nie było jednostronne, tylko żeby były wszystkie strony zainteresowane i o pewnym rozmowę. Dziękuję bardzo. Poinformuję także Państwa, że wpłynęły sprawozdania z realizacji, pierwsze sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na 2014 rok. Drugie sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzku za 2014 rok i trzecie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wszystkie sprawozdania są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Proszę o jakieś inne sprawy, zadawanie pytania. Proszę. Czy mogę w sprawach różnych, bo chcę Państwu przekazać taką informację, co burmistrz powiedział, bo uczestniczyłem dosyć prawie w połowie wioskach w zebraniach sołeckich. I faktycznie, no tutaj panie przewodniczący, tutaj mówię do pana przewodniczącego komisji, że jednak ten wyjazd nasz, który został odłożony, nie musi się odbyć naprawdę, dlatego że raz, że jest potrzeba, nie wiem, no musimy tak informować, że 14 to jest informacja, ale potrzeb jest przeogromna ilość. Tylko że chcę powiedzieć taką rzecz, że faktycznie, choćby nawet na zebraniu byliśmy wczoraj też w Starej Wodzie i jedno coś, co żeśmy ludziom przekazywali, to właśnie też to, że sytuacja jest właśnie taka, jaka jest i liczenie na coś i obiecywanie czegoś, czego się nie zrealizuje, jest z naszej strony nie tak, nie robiliśmy tego. I jednak jest ta wyrozumiałość taka, że po prostu ludzie przyjmują to. Oczywiście no, tych sugestii różnych, między innymi ta interpelacja moja wynika też stąd, bo to nie jest tak, że sobie coś myśliłem, tylko ataki z zewnątrz i od osób, tak jak pan Gruś mówi, od osób tego ludu, który tak powiedzmy jest tym suwerenem, który jest naszym pracodawcą, są takie, jakie są i to ludzie potrzebują takich informacji jawnych, konkretnych, no bo lepiej jest wyjaśnić sytuację, przedstawić, praca też nie pisze realnie, po to, żeby ludzie wiedzieli, bo grzebanie, domyślanie się tworzy sytuacje niepotrzebne, a jeżeli są sytuacje, które są niejasne, to jest należy wyjaśnić, żeby informować. Po to nas o tego prawo. No, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś inne sprawy? Proszę. Jeśli proszę pana burmistrza, bo wiem, że spotkał się pan z Fundacją Kolejową Dedytacja Rudzko. Aha, no tak. Jeżeli mógłby pan przedstawić nam cele rozmów wszystkim radnym, bo to wszyscy wiedzą. To była taka wizyta, powiedziałbym trochę kurtuazyjna, zdanie relacji za okres ostatnich tam 3 miesięcy, co się działo. W lutym chyba byliśmy z zastępcą i z działem gospodarki na spotkaniu, ponieważ był dosyć mocny szum w Rudzku, że wszystko się w Rudzku rozbiera, tak, chodzi o tereny PKP. Ja w tym czasie działałem i rozmawiałem z naczelnikiem PKP nieruchomości w Poznaniu, bo jak się rozbuduje tereny, które są w Rudzku, władaniu czy własnością PKP, podlegają pod Poznań. I wstępnie, znaczy dostałem listę budynków czy mienia, które oni planowali jakby rozbierać, czy odbywać się tego, bo jest to dla nich problem. W tym czasie też mieliśmy spotkanie z paniami konserwatora zabytków, które przyjechały stwierdzić, czy rzeczywiście te mienie zostaje rozgrabiane i dewastowane. Potwierdziło się to na ulicy Wilińskiego, czyli przechodzi tam w Maja.
Jest tam budynek, który rzeczywiście jest zamknięty, ale ktoś miał klucz i wycinał tam po kolei kleszcze i to ten dach się zawalił. Czekamy teraz na protokół, czekamy na decyzję, ponieważ konserwator zabytków stoi na stanowisku z rozmów, które mieliśmy na miejscu, że to należy naprawić i ten budynek nie jest dostępny. Chodzi między innymi też o tą wieżę ciśnień, która stoi. Ogólnie tereny, które myśmy zwiedzili, bo tutaj przejechaliśmy wszystkie te tereny PKP, łącznie z dworcem. No i jesteśmy na razie na etapie przygotowywania wersji, czy też inwentaryzacji tego, co jeszcze jest tak naprawdę, w jakim stanie to jest. I robimy przymiarki do tego, żeby gmina to przejęła bezpłatnie. Chcielibyśmy to przejąć, natomiast musimy się też liczyć z tym, że jeżeli te tereny byśmy przejęli, to budynki czy te pozostałości, nazwijmy te, które jeszcze są, no będziemy mieli z tym kłopot, żeby to utrzymać, tak? Żeby to zabezpieczyć. Podatek nie ucieknie.